Siema, z tej strony Tofik, teraz 317 odcinek, lecimy z intrem i z odcinkiem już. Dobra. No dawno nie nagrywałem. Ile to minęło, kurna? No tak z tydzień normalnie minął. Szczerze, czy coś się zmieniło? Nie wiem, czy dużo się zmieniło? Tylko chcę sprawdzić, czy mi nagrywa jakby dźwięk. Tak z ciekawości. Nagrywa mi z Minecrafta, dobra, działa. Bo mi nie chciało wcześniej nagrywać, bo Adobe Audition coś tam. Nie powiem, że nie. Miał jakieś problemy. Jak będzie przesunięty głos, przepraszam, moja wina. Czasami nie umiem tego ogarnąć. Taką stronę, żeby to działało świetnie, takie cud malina i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie działać. Dawno nie nagrywałem. Czuć już, że dawno nie nagrywałem. No, perspektywą czasu, tak, nie nagrywałem dawno. Względem po prostu takim. Ale nagrywam dla was, że znowu. Fajnie jest. Czy coś jeszcze miałem pomówić? Chyba nie. Że mój kolega sobie, powiedzmy, czyli... rozjaśnia sobie, tylko jak jest na mnie wymierzona kamerka, to nie rozjaśnia. Fajnie wiedzieć, czyli będę musiał coś włączyć w opcjach kamerki. Jakby nie jest to jakieś uciążliwe, ale przy nagraniach to może być takie uciążliwsze, bo mikrofon jest minimalnie schowany. Na kamerze, jaką miałbym, no to na luzie byłoby widać mikrofon, na czym jest powieszony i tak dalej, bo jakby obiektyw kamery, które będę pewnie miał, jeżeli to się uzbiera, no to jest szerokokątny, no to szerokokątny to wiadomo, że wszystko będzie widać. Jakby mnie to nie jakoś nie boli. Nie tam, ale przepraszam bardzo, jakby to będzie przesunięte audio z wideo. Po prostu, czyli kamerka się inaczej rozjedzie, audio inaczej. Przepraszam za to, może już nie będzie to powtarzało. To coś jeszcze chciałbym wam poinformować, chyba już nie. Jest jakimś takim problemem, nic do poinformowania. Okej, tylko się przesunę, tak? O, lejesz już sobie lepiej. Czy coś jeszcze tak mam do zadania? Nie. Tylko... ja chyba pierwszą rzecz to zrobię do ramy. Kupię. Mówiłem o tym wszystkim, że dobra, tam zakupię to wszystko, takie te wszystkie pierdolate rzeczy. Bardziej potrzebuję ramy. Bo... sytuacja jest ile? 8 giga zużywam, bo tak. Minecraft. Ja do Badeuszyn. No to już mi jakby z takiej perspektywy zmniejsza mi już dostępność RAMu. To już mam 8 giga powiedzmy. System no 4 giga. No to 4 giga mi samo zostaje na systemie. Więc mam tutaj 4 giga. No mam dopisane. Tylko 3,95 mi pokazuje. Ale okej. CPI anknął. Zarąbiście. Z tego, że to jest Ryzen, bo ja znam jakiego mam procesor, co tam, no. Może jest płynnie, bo szczerze, no... a jaka mam tutaj? 10. I hard zablokowany dalej jest, więc no, nie mogę zmienić. Jakby... poniosłem... konfigurację, nie ponoszę tego, bo... dobra, hard to hard. Przenosimy się na harda, czyli ciśniemy już na... wyższym poziomie, nie będę się jakby... już na normalu grał. No to dobra, zmieniłem, no to zmieniłem. Nie jest jakimś takim wielkim problemem. Nagrywa się. No, takie jest trochę opóźnienie. Niewielkie, ale jest. Ale dobra, to jest... jakby nie jest wielkim do ucięcia tego wszystkiego. Mam nadzieję, że będzie z perspektywy... no, będzie spoko. Czy coś jeszcze, no... to, co mówiłem. Nie, mówiłem wam? Nie mówiłem. Że też zamierzam kupić sobie klucz bezpieczeństwa, bo jest to jakiś, no, wydatek jest, ale na bezpieczeństwo tego, że wolę lepiej kupić, no to wybiera się, wykupię. Ale pewnie, no, to trochę minie. Człowiek nie będę nosił na tych, bo mam odsunego. Nie będę się wstydził, ale odsunego jest są na kabel, więc nawet co to by dało, to nie jest w sumie. Wolę bez kabla, to jest tak naprawdę słuchawki. No to na razie nie używam, nie korzystam z urządzenia tego co ma na Bluetooth. Fajne było, odkupować mi się słuchawki, no to psuły i takie. No cóż, trudno się mówi, żyję się dalej. Ale no, będę RAM kupował, czyli będę miał już 32 giga. Na pewno nie te 64, ale
upgrade dalszy, no, będzie leciał, bo jakby nawet, że już potwierdzone, że już wracamy do szkół od 15 maja, niehybrydowo, ponadpodstawową, to ja nie będę miał, powiedzmy, czyli rozjaśnia? Teraz rozjaśniło. Nie będę miał w takim stylu, że dobra, jest i tyle. Ja będę miał normalnie, ja będę normalnie chodził, czyli nie mamy z całą klasą mamy nie chyba to, że połowa i połowa nie, mamy całkowicie idziemy jako, że jesteśmy pierwszą klasą, to będziemy full, z całą klasą. Czyli my nie mamy jakby hybrydowo, tylko my normalnie. Zobaczymy, jak to będzie. Jak to dalej się potoczy, tak naprawdę. Mam nadzieję, że tak. Może jakoś się tam uczę, jak w swoją stronę, ale no niestety, ale nie wiem, jak to się ująć. Jakby mógłbym nie stać tylko przez rosyjski, bo nie znam bez rosyjskiego. Przyznaję się, to bez bicia, nawet bólu. Ale no, ta pani, którą mamy, dobra, szkoła średnia, rozumiem, że jest zawsze ten taki cięższy, ale no, za przeproszeniem, mam inny styl pisania. Inny. To ona się na mnie już, za przeproszeniem, wydziela, że nie znam, bo mam inny styl pisania. I ona jeszcze najlepsza. Nie wiem, czy ktoś tego może rozbawić, ale ona jeszcze powiedziała, że ona z, powiedzmy, jak ja nie nadążę, no to mu powiem, powiedzmy, pani, to powie, że ja ze słabym nie będę nadążał. No to mnie to już kurzyło. A i pani jeszcze powiedziała, i to co słyszałem, i dlaczego się spytałem, bo po prostu powiedziała błędnie i tyle. I dodając do tego wszystkiego, ani B, ani C, powiedziała, że jak to ująć tak słownie, tak żeby było, ale nie takie mocno wkurzające mnie, bo to mnie już energicznie to wkurzało mocno, bo pomyślę, musiałem wypić po prostu, bo jak ja to słyszę, to trochę mnie to serce zabolało. I bardziej wkurzyło mnie to, że no traktuje mnie jak zwykłą osobę. I to, co jakby jeden jeszcze kolega mój, czy tam dwóch, nie, trzech. Nie, w sumie ile nas chodzi? 10 osób na ten rosyjski? To tak chyba 3 osoby miałem rosyjski. Bo nie na to chodziło tam. Dwa. W szkole miała rosyjski. No dobra, no to jeszcze zrozumiałem. Gdzie się nauczyły, bo po prostu umiały to. Jakby ten. Ale jest coś takiego. Język, powiedzmy, nie wiem. Powiem angielski. Gdzie mam moc podstaw go. I mamy go codziennie. Ja mam 2 razy w tygodniu, ale mam, powiedzmy, tam. To jeżeli ktoś nie zrozumie na pierwszej lekcji, to pani powtórzy na drugiej. A ona na drugiej to już nowy temat. Pierwszy już zapominamy. Nie ma go. Jakby wymaga, no, muszę powiedzieć tak, jak mieliśmy od Stempana, że jak na studiach nas traktują, bo no sorry, jakby to nie są studia, studia to jest szkoła wyższa, a to jest średnia szkoła, no to ona, nie wiem, jak to tak ująć, tak delikatnie, bo nie powiem, że nie, bo to mnie, nie tylko mnie to zdenerwowało, bo spytałem się pani nawet na drugiej lekcji, gdzie miałem szkole. W szkole jak byliśmy. To spytałem się jej, nie nauczyłem się alfabetu, czy pani by mi pomogła? No powiedziała, ja nie pomogę ci. Nie nauczysz się, to twoja wina. Jedną lekcję mam na nauczenie się. Takie kartkówki nam robi co 3 lekcje. To co, no tak, mam swój styl pisania i to co próbowałem się nauczyć, to się nauczyłem. Tylko swojego stylu nie zmienię pisania, bo każdy ma, powiedzmy, wrócony po charakterach rodziców. No to innego się nie mogę nauczyć, bo sorry, mam na to papiery, na to, że mam inny styl pisania. No to ona mi ciągle stawia 1 tak naprawdę, za to, że
pisze jakim pisze stylem i gdzie się sam nad pisanym pisać, gdzie to próbuję, mocno próbuję, to nam całe jedynki, bo ona uważa, że to ja drukowanym piszę. Takie drukowane jakbym pisał, no to drukowane wiem jakbym napisał, bo znam swoje możliwości, no to ona zadowolona i nie to bardzo wkurzyło, bo takie mówiłem się, po co się starać, jeśli ona się za bardzo rzuca jak pies na grzebieniu, bo jakby no kurde, starać się, staram się powiedzmy co mogę, ona nie możesz, bo nie, i takie no to fajnie, po prostu na to zaraz nie będę zwracał uwagi jak ona nas traktuje, bo to będzie już śmieszne traktowanie, bo wymaga nas jak studentów, a przepraszam, my nie studenci, bo my szkoła średnia. Takie, no spoko. Takie, tam jak ktoś mówi i tak dalej, że no reszta osób nie umie czytać, tylko z dwoma osobami pracuje. A tak mówiłem się, czy pani w ogóle mi pomogła lub komuś innemu pomóc w czytaniu? Bo chyba nie. Bo kurna, jeżeli teraz to nie mam pomocy nauczycielskiego, bo oni to jest zdrowa pomoc. Nawet czy pani ma jakąś wolną godzinę, żeby mi pomóc, to ona mam, ale to mi nie będę pomagać. Takie wkurza mnie to strasznie, bo jakby jedną lekcję mieliśmy. Dobra, to bym zmordowała. Jedną lekcję mieliśmy na nauczeniu się na alfabetu. Dobra. Ale tyle samo było godzin, podstawce, dwie godziny języka innego. I to był hiszpański. A pan pomógł w ogóle. Mieliśmy, dobra, szkoła podstawowa, ale generalnie pan pomógł. No tutaj powiedzmy, nie wiem, zapytam się bardzo panią od polskiego, która też jest bardzo miła. To ona wytłumaczy mi temat, coś i tak dalej. I ten, a pani od polskiego to zapięcie, nie umiesz, no to jest... Nie chcę sobie tego mówić. I to, co jest możliwe, że mogę nie znać, ale wtedy ja zmienię szkołę, nie będę się jakby... Nie, jakbym nie chciał już do tej chodzić szkoły, bo szpan mnie zniechęcił, tamten, który mam od systemów. To się traktuje jak studentów, że krótkimi słowami napiszemy i to tyle i nauczymy się już powiedzmy na test. To jakby... Nie za mną to zmienię szkołę, bo... Nie będę się... trucił nerwowo, tracił swoje nerwy, bo pani mi nie nauczyła rosyjskiego, powiedzmy. Takie, co bym powiedziała, że dobra, wysłałem zagrożenie. To jak wysłałem sobie, jak mi pozwolił stawić zagrożenie, to już jakby nie moja wina, bo nie pomogę mi w ogóle w niczym. Jeden temat, powiedzmy, jak ktoś, nie wiem, ja powiedziałem, powiedzmy, jak była druga lekcja, że pani mi pomogła, bo nie nauczyłem się do końca alfabetu. Czy pani mógł powtórzyć, jak to przeczytać lub coś w stylu? To na nie. Nie, bo ja tylko idę z programem i mam jakby na ciebie do widzenia. Dobra, szkoła średnia, no to już od nas wymaga więcej, ale przyjmuje się pierwszy rok języka i ze strony nauczyciela powinna tam być pomóc, bo no kurna, rozumiem jak to były studia, no to jeszcze w sumie bym takie traktowanie, ale traktować uczniów, którzy nie nadążyli, jak zwykłe osoby takie tak bardzo chamsko traktować się, bo jeżeli jak próbujesz się, stara się, a ona ci później udnie skrzydła, bo pani nauczyłeś się tak ją ci pisać, kobieto, jakby kurna, ja się staram powiedzmy pisać jak umiem, jak ja umiem, a ona powiedzmy takie sorry, no nie nauczy ci i tyle, i takie po co starać się w tą stronę kierować się, gdzie ona w ogóle swojej definicji nawet mówienia w ogóle nie chce pomocy, czyli pomocy. Jakby, dobra, ja potrzebuję pomocy, no to spytam się, że potrzebuję pomocy, bo nie nauczyłem się i czy pani mogła powtórzyć. A ta mówi, nie, bo nie nauczyłem się, koniec, kropka. I takie mówię, to po co ja mam się... Nie, jakby staram się na rosyjskim dalej, ale czytać się ja w ogóle nie umiem. Bo nie nauczymy się tego alfabetu tak naprawdę, z tej cyrylicy, ale mamy teraz wolne, tę majówkę, no i położę, bo
od niej, to się tylko za przeproszeniem niż ona mi pomoże. To jest takie, jakby potrzebuję pomocy, dobra, potrzebuję, bo nie nauczyłem się, do nauczyciel powinien miło podejść i dobra, nie nauczyłeś się, no to pomogę ci, powiedzmy, po lekcji i pomogę ci, a ta nie, kończy lekcję i ma jakby dalej, że dobra, powiedzmy, nie wiem, jak to mogę powiedzieć, mamy powiedzmy koniec lekcji, ona też ma powiedzmy koniec lekcji i powiedzmy mogła powiedzieć, zresztą powiedzmy, nie powiem swojego imienia, ale to fik, powiedzmy, tak powiem strukturalnie jak z mojego, powiedzmy, kanału. Zostań na chwilę, pomogę ci. A ta, to ona, nie pomogę ci, bo nie, koniec, kropka. I to jest traktowanie uczniów jak, nie wiem. Czy kamerka znowu zaczęła bawić się, ja tylko nie widziałem? Really? A nie bawi się ja, pinkola, myślałem, że się bawi. Nie, od razu skrupulatnie to ustala. I to jest takie ucinanie komuś skrzydeł, bo się nie nauczyłeś, a ja próbuję, dobra, może pani mi pomóc i tak dalej. Nie pomogę ci, bo a muszę jeszcze odblokować Windowsa, bo tu muszę audio deka mieć jako na pierwszego. I po prostu mnie to zaczyna wpieniać, really, bo starasz się jak starasz, inaczej to ci nie wyjdzie, bo a który mam dzień w ogóle? 63, fajnie. Zaraz do setnego dobijemy. Jakby, kurna, staram się jak mogę, swoje możliwości, a ta, powiedzmy, piszesz dużymi literami, gdzie inaczej mam styl pisania, jaki mam. I innego nie zdobędę, powiedzmy, mówiąc, dobra, pisząc co piszę, powiedzmy, uczę się coś im stylu, ale jeżeli ona i garancji swojej, gdzie powiedzmy, no potrzebuje od niej, żeby pomogła mi w czymś lub nie wiem, jakby żeby, dobra, no nie nauczyłeś się, że zostań po lekcji, pomogę ci, tyle, a ta nie, bo ja mam koniec, powiedzmy, lekcji i mam to gdzieś i takie i co, i ona już mówi, że jak ktoś chce poprawić, to o niech do mnie, no to na lekcji ustnie, no to ja nawet nie umiem czytać, no to dla mnie to jest poprawa znikoma, bo nikt za mnie nie powie, bo wie jaki mam głos. Gdzie starając się to powoli, powie to mnie zgasza, bo po prostu powoli się coraz mniej uczę nawet, bo zaczyna mnie boleć całkowicie, że nie pomagła. Nie pomagała w ogóle. Dobra, szkoła średnia to szkołą średnią, ale nowy język. Nowy. Nie stary, tylko nowy. Jako dla mnie to jest nowy. To powinna powiedzieć, powiedziawszy, byczko, powiedzmy, nie wiem, dobra, wrócimy do nauki stacjonarnej, ale co z tego dla mnie nauka stacjonarna da? Gdzie ona będzie miała dalej wicimisię swoje i nie pomoże mi, więc jest to prawdopodobnie myślę nieznania. I boli mnie to trochę, bo coraz bardziej widząc to teraz mnie się staram, bo starałem się, fajnie, starałem się, cieszyłem się z tego, że starałem się i coś tam próbowałem. A teraz, próbując to, gdzie ona specjalnie ci nie pomoże, bo szkoła średnia tylko będzie się tym broniła, no to dla mnie to jest szkoła średnia. I mówi tylko, że szkoła średnia, że od was trzeba wymagać, ale każdy mówi, no proszę pani, to jest nowy język, niech pani chociaż pomoże trochę. A ona, a co mi to trochę, jak i zachowanie. I takie, po co się starać, po co tak ciągnąć to, gdzie ona w ogóle ci nie chce pomóc. Takie, no co, nie pomogą ci i to tyle. I takie, nie wiem. Jak dla mnie, nie powiem, że nie, ale nie życzę jej źle. Tylko niech chociaż zacznie kiedyś mi, niech zacznie w ogóle pomagać, żeby powiedzmy to się odplusowało i tak naprawdę, żeby było to dobry dzień. Że powiedzmy, pomogę chociaż mi na kilka sekund, no powiedzmy na 10 minut, żeby powiedzmy pierwszą literę nauczyć, żeby powiedzmy później starać się samemu, to na ci nic nie pomoże, bo ona ci nie chce pomagać, ma tu gdzieś. I takie, mogę się powiedzieć, że mogę nie starać się, bo ona w ogóle ma to, nie powiem co. I mnie to zaczęło po prostu boleć w stronę, którą ona idzie do mnie i do innych uczniów, którzy też nie umieją, więc
Nie powiem co, ale no, kończy nam się odcinek, więc widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie się.